No i co ty mnie tu bijesz tymi nóżkami? Idźże tam do tyłu. Serio, podoba mi się. Siemano kochani, dzisiaj pogadamy sobie o jednym z najinteligentniejszych pająków, stawonogów na świecie oraz zrobimy mu nowy domek. Zanim zaczniemy gadać o tym pająku i zanim go wam pokażę, to słuchajcie, muszę wam się pochwalić tym oto terrarium. To jest jedno z najmniejszych takich pełnoprawnych terrariów, jakie mam. Nie no, najmniejsze, nie oszukujmy się, najmniejsze. Z tym, że to terrarium jest tak przegenialnie wykonane, jest tak schludne, tak estetyczne i no wykonane praktycznie idealnie, że serio, ja nie mam słów. Jest to oczywiście typ gilotynka. Więc wszystko tu jest w jak największym porządku. No terrarium jest przegenialne i do tego terrarium w formie wertykalnej będziemy właśnie przenosić naszego oto pająka. Pająkiem, którego dzisiaj będziemy przenosić i którego wam pokażę, jest, tak jak powiedziałem, bardzo inteligentny pająk, który jest dużo bardziej rozwinięty niż ptaszniki, o których zazwyczaj mówię. No i jest to pająk, który nie pochodzi z naszego kontynentu. Albo dobra, to może najpierw zróbmy sobie dla niego terrarium, a potem go wam przedstawię. No to tak, z rzeczy, które tu mam, to jest to cudne terrarium, które przed chwilą widzieliście. Mamy pęsetkę, mamy troszkę włókna kokosowego oraz wermikulitu, no i plus ten taki, wiecie, jungle earth. To są podłoża, które generalnie nie są wymagane przy tym gatunku i to terrarium mogłoby być kompletnie bez podłoża, ale ja mu tam trochę dałem. Są jakieś też resztki korka, takie na wszelki wypadek. Mamy fantastyczny kawałek korka z takim mchem, który kiedyś dostałem od Przemka z kanału Arachnohobia. No przegenialny. Mamy też trochę takiego jaskrawo-zielonego chrobotka oraz trochę zielonego mchu. To wszystko oczywiście nie zmieści się do tego terrarium, no bo nie oszukujmy się, tak? To terrarium jest małe, a też nie chcę zabierać temu pająkowi jakoś bardzo dużo miejsca. A, tu jeszcze mam trochę nasady liścia palmy, także zabieramy się do roboty. No dobra, ziomy, zacznijmy sobie. Tutaj mamy to terraryjko. Otwieramy. Pyk. Na początek damy dosłownie troszkę tego włókna kokosowego. Dobra. Troszkę tego wermikulitu. I troszkę tego jungle earth'a. Jako, że ten pająk żyje głównie w otwartych przestrzeniach, no to tak jak mówię, nie trzeba tutaj się jakoś bardzo stresować tym, że on będzie miał czy nie miał tej ziemi, no to mówię, nie jest obligatoryjne. Teraz dajemy ten super kawałek tuby korkowej i damy go tak. No przegenialnie, słuchajcie, jest serio git. No i dalej, może trochę tego chrobotka, ale jakoś tak, wiecie. Dobra, tu na czubku jest git. No i co? Mchu, tak dosłownie kępka, też tu gdzieś. I kawałek tego nasady liścia palmowego, ale tak, żeby to tam z tyłu dać, nie? Okej. No i już. Także po krzyku, serio, podoba mi się to terrarium. Jest przekozackie, takie mikro, ale super to wyszło. No i co, pora na pokazanie wam lokatora, bo to terrarium to tam nic. Lokator jest najlepszy. Obczajcie, słuchajcie, tego typa. To jest samczyk. Oczywiście mowa tu o Philippus regius. Tak jest, to jest samczyk. Prawie dorosły, odmiana, o ile mi się kojarzy, to Soroa, czyli to by wskazywało na to, że jest to pajączek z Kuby, z tej wyspy, nie? Nie, że z człowieka. No, wyjdziesz do nas? Słuchajcie, skakuny jako jedne z nielicznych rodzin pająków polegają na wzroku, tak? Czyli one cały czas obserwują otoczenie i cały czas widzą, co się wokół ich otoczenia dzieje. To sprawia, że ciężko jest te pająki podejść. Te pająki praktycznie zawsze zauważą was pierwsze niż wy je, bo one mają, tak jak większość chyba pająków, cztery pary oczków, które są rozstawione naokoło głowotłowia. To znaczy, że ten pająk widzi, wiecie, w 360 stopniach i to jest kozackie. Wygonimy tego ziomeczka, bo ja skoro i tak mu zmieniamy lokum. To jest generalnie jeden z największych skakunów świata, nie? O, już obczaił, że coś tu jest nie halo. I Philippus regius, słuchajcie, to jest jeden z największych skakunów świata. Jeśli chodzi o wielkość, to tylko przerastają go gatunki z rodzaju Hyllus. O, i tutaj jest
Aż. Przez chwilę widzieliście jego sieć asekuracyjną, którą ten pająk zawsze oddaje przed skokiem. No bo właśnie, Phidippus regius należy do rodziny skakunowatych. Co to oznacza? To oznacza, że te pająki polują, skacząc na swoje ofiary i to są takie niezbyt długie, ale bardzo dynamiczne i bardzo precyzyjne czasem, choć czasem nie, skoki. I taki Phidippus regius, zobaczcie, on tutaj sobie będzie teraz machał łapkami. To są turbo urocze pająki, serio. Co do siły jadu, to tutaj wiecie, nie ma się za bardzo co... No. Chcesz na rączki, czy nie chcesz? Co do siły jadu, to nie ma co tutaj się bać, bo skakuny posiadają jad, który jest no stosunkowo słabym jadem, nie? I tutaj absolutnie nie ma żadnego prawdopodobieństwa, że taki skakun wywoła u nas jakąś nieprzyjemną reakcję. No a poza tym, te skakuny raczej nie są skore do gryzienia, one są, tak jak powiedziałem, widzicie? Bardzo takie śmieszkowe. O, już idzie do mnie. No chodź, nie, jednak nie. Totalnie zabawny pająk. No, zbijamy pionę, czy nie zbijamy piony? Prawie sam się przeprowadził. Nie no, ale ja chciałbym jeszcze wam pokazać, jak on poluje. Oj, i się zaplątałem w pajęczynę. I pyk, skakun nakarmiony. Obczajcie go. Teraz może uda mu się zrobić parę fotek. A jakie ma ślipka? I się patrzy. Nie, serio, to jest jeden z najśmieszniejszych pająków, jakie w ogóle istnieją. Naprawdę, coś niesamowitego. Pajączek jest przeuroczy. Nie wiem, gościu, co ty chcesz zrobić, ale tak tuptasz sobie, tuptasz, a trzeba cię zagonić do domku nowego. Kolego. Nie, no serio, to jest prześmieszne. No i co ty mnie tu bijesz tymi nóżkami? Idźże tam do tyłu. Tam. Muszę go popchnąć trochę, bo... No, idziemy. O, teraz jak zamkniemy szybkę... No, nie. Ty tam idź. Tam. O, i już ziomeczek jest w środku. Widzieliście go? No i jak sami widzicie, taki skakun jest czymś kompletnie innym niż ptaszniki, nie? Ten pająk jest dużo bardziej inteligentny, ma dużo bardziej rozwinięty... Tutaj mózg to może za dużo powiedziane, ale ten cały układ nerwowy, który jest w jego głowotłowiu, no zajmuje jakieś tam 1/4 z tego, co czytałem, objętości głowotłowia, także jest to pajączek dużo bardziej sprytny niż ptaszniki, niż wszystkie inne pająki. No i według mnie jest jednym z takich fajniejszych wyborów, jeśli już na przykład macie ptasznika i ten ptasznik wam się, no nie wiem, troszkę znudził powiedzmy, to pająk typu Phidippus, typu jakiś Hyllus, to są pająki, które dostarczą wam dużo więcej wrażeń i takiej, może nie tyle interakcji, czy jakiegoś tam, wiecie, obcowania z tymi zwierzętami, no bo to jednak nadal są tylko pająki, ale dużo więcej wrażeń i ciekawych obserwacji, to na pewno. Ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!